Dzień dobry, witajcie. Ile snu tak naprawdę potrzebujemy? To pytanie zadaje sobie chyba każdy z Was. I najczęściej możecie przeczytać, że dorosły człowiek potrzebuje 8 godzin snu. Nie wiem, skąd to się utarło akurat ta magiczna cyfra 8. Okazuje się, że wcale to nie jest do końca prawda. Ale musicie pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Nie zawsze ilość snu jest najważniejsza. Równie ważna jest jakość snu. Bo może się okazać, że ktoś będzie spał 6 godzin i będzie czuł się wyspany. A może się okazać, że ktoś będzie spał 9 godzin i będzie czuł się zmęczony i niewyspany, bo jego jakość snu będzie zła. Sen nie będzie regenerował. I wówczas ta osoba może być narażona na wystąpienie różnych chorób, na przykład choroby układu krążenia, w związku z tym, że jego sen jest zły, czy sen tej osoby jest złej jakości. A ile godzin snu tak naprawdę potrzebujemy? Wiadomo, że noworodki i niemowlęta śpią długo, nawet kilkanaście godzin, 15 godzin. Nastolatki 8-10 godzin. Osoby dorosłe przyjęło się, że między 7 a 9 godzin i stąd właśnie ta średnia 8 godzin. Ale uważa się, że jeszcze 6 godzin jest ok, według wielu nowych publikacji. Dopiero poniżej 6 godzin to już jest zdecydowanie za mało. Czyli generalnie minimum 6 godzin. Najlepiej między 7 a 9 godzin. Ale musicie pamiętać, że długotrwały sen powyżej 9 godzin też może działać niekorzystnie. A więc jeżeli chodzi o wpływ snu na organizm, to tutaj mamy do czynienia z literą U. Jeżeli śpimy krótko, to wzrasta ryzyko, a jeżeli śpimy optymalnie, to ryzyko związane z niedoborem snu spada. Jeżeli śpimy zbyt długo, to ryzyko wystąpienia różnych chorób również wzrasta. A jakie to są choroby? Tak naprawdę uważa się, że brak snu może wpływać, czy nieprawidłowy sen, zbyt krótki sen może wpływać na wystąpienie różnych chorób. Mogą to być choroby układu krążenia. Związane jest to z tym, że u tych osób najczęściej niewyspanych obserwuje się podwyższony poziom hormonów stresu, takich jak kortyzol, czy na przykład adrenalina, czyli epinefryna i norepinefryna. Czyli generalnie amin katecholowych, które już wywierają efekt inotropowy dodatni na serce. Podwyższają ciśnienie tętnicze krwi, zwiększają siłę i częstość skurczu serca. W związku z tym mogą działać niekorzystnie na układ krążenia nawet pośrednio, zwiększając ciśnienie tętnicze krwi, które uszkadza śródbłonek, tak? Które może prowadzić do rozwoju miażdżycy i zwiększa ryzyko zgonu. Ale trzeba zwrócić uwagę na to, że odpowiedni sen jest, odpowiednio długi sen i sen odpowiedniej jakości jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania układu dokrewnego, czyli hormonalnego, układu krążenia, ale również układu nerwowego, bo jeżeli śpimy zbyt krótko, to wszelkie zaburzenia psychiczne, a jeżeli ktoś ma rozpoznaną jakąś psychozę, w wyniku niedoboru snu mogą się jeszcze bardziej nasilać. Zwłaszcza, że tak jak powiedziałem, może wzrastać we krwi, niekoniecznie również we krwi, ale może wzrastać stężenie hormonów stresu. Moi drodzy, natomiast co robić, jeżeli mamy na przykład nieodpowiedni sen? To znaczy nie możemy zasnąć, śpimy zbyt krótko. Możemy zgłosić się najpierw do swojego lekarza pierwszego kontaktu. Oczywiście, możemy zgłosić się do poradni leczenia zaburzeń snu. W Polsce są takie poradnie. Mogą one działać przy różnych ośrodkach. Natomiast musicie wiedzieć, że niestety najczęściej, niestety, te poradnie, jeżeli wejdziecie sobie na stronę Narodowego Funduszu Zdrowia, w taką stronę, która wskazuje terminy wizyt czy terminy leczenia, to niestety poradnia zaburzeń, leczenia zaburzeń snu się nie wyświetla. W związku z tym te poradnie działają prywatnie. I to, ale leczenie oczywiście, leki, które jeżeli będą konieczne, zostaną przepisane pacjentowi, już mogą być refundowane. Więc sama wizyta w poradni najczęściej będzie odpłatna, natomiast leczenie może być refundowane. Ale oczywiście trzeba tutaj ustalić przyczynę tych zaburzeń snu. Jakie badania wykonać, jakie badania my możemy wykonać. Jeżeli nie możemy spać, możemy zacząć od podstawowych badań. Takich jak na przykład morfologia krwi, takich jak na przykład CRP, OB, ale także również glukoza czy TSH, nadczynność tarczycy, która może powodować zaburzenia
przypominające niekiedy zaburzenia psychiczne, nadmierne pobudzenie, nerwicę czy stres. W związku z tym oznaczenie TSH również jest wskazane. Natomiast nieprawidłowa glikemia, cukrzyca czy hipoglikemia również mogą prowadzić do deprywacji snu i różnych zaburzeń z tym związanych. W związku z tym te badania można oczywiście wykonać. Morfologia, CRP, TSH, glukoza, żeby wykluczyć jakąś przyczynę organiczną. Jeżeli mieszkacie z jakąś osobą bliską, na przykład z małżonkiem, małżonką czy jakimś partnerem, to u niego też jest pewne zadanie, mianowicie musi on zaobserwować, czy w nocy nie występują jakieś nieprawidłowości u swojego małżonka, współmałżonka czy partnera. Mianowicie, czy na przykład, no oczywiście wiele osób chrapie, ale na przykład chrapie i nagle przestaje chrapać, tak jakby tracił oddech, tak? Czy zaczyna się dusić w trakcie na przykład snu. Jeżeli taka sytuacja zdarza się i powtarza, może być to problem związany z bezdechem sennym. I niestety on również wymaga tutaj specjalistycznego postępowania. Oczywiście różne choroby płuc, m.in. obturacyjna choroba płuc, również mogą prowadzić do zaburzeń wentylacji związanych z później w konsekwencji z tym zaburzeń snu. W takim przypadku pomocna może być chociażby spirometria, ale najlepiej, żeby na to badanie kierował lekarz. Natomiast kolejną kwestią jest to, jakie badanie podstawowe możemy wykonać, żeby sprawdzić, czy faktycznie te zaburzenia snu występują. Jeżeli mówimy o badaniach specjalistycznych, to oczywiście jest takie badanie, badanie polisomnograficzne, ale żeby je wykonać, trzeba położyć się na jedną noc do ośrodka. I to wcale nie jest takie badanie łatwo dostępne. Oczywiście jest możliwość wykonania pewnych pomiarów w domu za pomocą specjalnego urządzenia, tak zwanego poligrafu. Ale jeżeli chodzi o badania laboratoryjne, to zaburzenia snu, niewyspanie mogą już powodować zmiany w wynikach badań laboratoryjnych. I to wcale nie w morfologii, i to wcale nie w OB, nie w CRP, ale moi drodzy, w glukozie. Jeżeli oznaczamy glukozę na czczo, to u osób, które źle śpią, u osób, które się nie wyspały, może występować wzrost stężenia glukozy na czczo, czyli wzrost glikemii. Może pojawić się nieprawidłowa glikemia na czczo, nieprawidłowa tolerancja glukozy, zwłaszcza jeżeli towarzyszy temu zwiększenie hormonów stresu, takich jak na przykład adrenalina czy kortyzol, które są znane z tego, że zwiększają stężenie glukozy we krwi, chociażby powodując glikogenolizę, czyli uwolnienie glukozy z wątroby do krążenia, ale również powodują glukoneogenezę. W związku z tym, jeżeli ktoś oznaczał sobie kiedyś glukozę, nie ma cukrzycy, nie ma nieprawidłowej glikemii na czczo i ostatnio źle sypia, wydaje mu się, że ma zaburzenia snu, może sobie takie badanie wykonać. Wzrost stężenia glukozy może być czułym wskaźnikiem właśnie, że jesteśmy niewyspani lub że jakość snu jest tutaj nieprawidłowa. Oczywiście można też oznaczyć sobie kortyzol we krwi, tak? Rano na czczo. Mówi się, że norma jest 5, 20, 25 mikrogramów na decylitr. Ale trzeba pamiętać o tym, że właśnie zaburzenia snu mogą powodować również wzrost stężenia hormonów stresu, czyli wzrost stężenia kortyzolu. Może nastąpić wzrost stężenia aminokatecholowy. Więc można wykonać oznaczenie glukozy na czczo, stężenie kortyzolu i aminy katecholowe w dobowej zbiórce moczu. Kortyzol też można oznaczać w dobowej zbiórce moczu, dlatego że wtedy wykluczamy wpływ stresu chwilowy, miejscowy, związany na przykład z tym, że idziemy do laboratorium, czekamy w kolejce i ktoś nas wkurzył, tak? No bo zwróćmy uwagę na to, że wyrzut adrenaliny czy kortyzolu może być na tyle gwałtowny i efekty działania tych hormonów na tyle szybkie, że po prostu może nam się podnieść stężenie kortyzolu i stężenie glukozy w wyniku silnego stresu. Oczywiście nie tak samo jak u osób z nieprawidłową glikemią na czczo związaną na przykład z otyłością czy u osób chorujących na cukrzycę, ale jednak może to być. Więc możemy sobie te hormony oznaczyć w dobowej zbiórce moczu. Ale moi drodzy, jeżeli mamy problem ze snem, wykonamy te badania, o których mówiłem i one faktycznie będą w normie, to możemy podejrzewać u siebie inne przyczyny, na przykład depresję, na przykład zaburzenia lękowe,
które również mogą powodować takie zaburzenia snu. Warto wtedy jednak zwrócić się do lekarza albo rodzinnego, albo do lekarza psychiatry, który zastosuje w tym przypadku jakieś odpowiednie leczenie. Nie należy leczyć się na własną rękę, a już na pewno nie należy leczyć na własną rękę depresji czy innych zaburzeń psychicznych. Moi drodzy, tak a propos snu, to kiedyś podsłuchałem, jak teściowa mówi do teścia: słuchaj, Stachu, śniło mi się, że byłam w lumpeksie. No a mnie się śniło, że leżałem w łóżku z dwiema nagimi kobietami. I co, ja tam byłam? Nie no, ty byłaś w lumpeksie. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam was, cześć.